Kochani, nazywam się Michał Korgol i zachęcam każdego z was, abyście zatrzymali się przez chwilę i posłuchali tego, co mamy do powiedzenia. Być może te słowa, które dzisiaj usłyszysz, zmienią twoje życie, tak jak kilka lat temu zmieniły moje. Przez ponad 30 lat myślałem, że w Boga wierzą tylko słabi ludzie. Jeśli ktoś nie potrafi być silny, jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić, to wtedy woła do Boga. Ale mnie system od początku tego świata tworzył jako silnego człowieka. Jako młody chłopak byłem prymusem. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później z najwyższą średnią skończyłem liceum. Następnie przyjechałem tutaj do Warszawy. Studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Skończyłem te studia z wyróżnieniem i bardzo szybko zacząłem iść dalej, tak jak system tego świata nakazuje. Dalej udawałem silnego, dalej cały czas zasługiwałem na to, aby uzyskać szczęście. Bo każdy człowiek i tak samo ja poszukiwałem akceptacji, poszukiwałem też szczęścia. Kiedy skończyłem studia prawnicze, bardzo szybko zacząłem budować karierę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. I bardzo szybko myślałem, że kiedy pójdę w posiadanie, to będę się realizował. Zbudowałem z moją żoną, która jest tutaj razem ze mną, zbudowaliśmy piękny dom. Mieliśmy nowe samochody kilka razy w roku, wyjeżdżaliśmy na zagraniczne wakacje. Ludzie, którzy mnie znali, podchodzili do mnie, klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś uosobieniem sukcesu. To właśnie o to w życiu chodzi. Ale wiecie, co wam powiem? Byłem mistrzem świata w udawaniu kogoś, kogo ten system próbuje ulepić. Tak naprawdę, kiedy byłem sam, w ogóle nie byłem szczęśliwy. Wiedziałem, że w pieniądzach nie znajdę szczęścia. Lubiłem się przeglądać w ludzkich opiniach. Lubiłem, kiedy mówili o mnie: Michał, jesteś wielki, Michał, jesteś ważny, masz pozycję i szacunek. Współorganizowałem konferencje razem z Ministerstwem Sprawiedliwości. I właśnie w tym momencie, kiedy wiedziałem, że to nie o to chodzi, usłyszałem te proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie. W pierwszej chwili te słowa w ustach intelektualisty, wykształconego prawnika, zabrzmiały niedorzecznie. O co chodzi? Przecież ja cały czas myślałem, że Bóg, jeśli w ogóle jest, to jest gdzieś w chmurach i kompletnie nie interesuje się moim życiem. Ale w pewnym momencie powiedziałem do Niego tak: Jezus, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, jeśli Ty żyjesz, to ja chcę Cię poznać osobiście. Bo ja, kochani, spotkałem ludzi, którzy mówili, że spotkali Go osobiście. Dla mnie to się wydawało niedorzeczne. Jak to? Tak naprawdę przecież to ja sam byłem Bogiem. To ja sam zająłem Jego miejsce. Byłem sprawiedliwy. Ale coś wam powiem. Kiedy zawołałem do Niego: Jezus, ja chcę Cię poznać jako żywego Boga. Chcę Cię poznać osobiście. Wtedy On, Stworzyciel nieba i ziemi, Pan Panów i Król Królów, potężny Bóg, przyszedł do mnie. Spotkałem się osobiście z Jezusem. Ja bardzo szybko, jak wołałem do Niego, zrozumiałem, że potrzebuję Boga w swoim życiu. Kompletnie nic nie rozumiałem, tak jak powiedziałem wam wcześniej. Wydawało mi się, że religia jest dla słabych ludzi. Nie chciałem mieć z nią nic wspólnego. Nie zgadzałem się na hipokryzję księży. Nie zgadzałem się na hipokryzję moherowych beretów. Wydawało mi się, że to ja muszę być silny. Ale nagle dowiaduję się, że Jezus żyje. Wołam do Niego, On przychodzi do mnie. I właśnie wtedy narodziłem się na nowo. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus Chrystus głosił, kiedy chodził w ciele po ziemi, były słowa, które skierował do takiego dostojnika żydowskiego, który przyszedł do Niego w nocy. To był faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł do Niego w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził i mówi: Nauczycielu, o co chodzi? Widzę, że wielkie rzeczy robisz, o co chodzi? Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek go pyta: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak to jest możliwe, aby człowiek mógł wejść powtórnie do łona matki? Jezus powiedział mu: nie czaisz. Nie czaisz bazy, Nikodemie. Musisz narodzić się na nowo z mojego ducha. Co się narodziło z ciałem? Z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem. To nie jest dla wybranych. To
nie jest na szóstkę. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem. I mówię wam to z perspektywy człowieka, jeszcze raz to powtórzę, który miał wszystko, co ten system oferuje. Pieniądze, pozycje, szacunek innych ludzi. Przeglądałem się w ich opiniach. Ale 6 lat temu, kiedy zawołałem osobiście do Jezusa, On przyszedł do mnie i spotkałem Go. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem. Słowo Boże mówi wyraźnie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kochani, Bóg, potężny Bóg, tak pokochał świat, że 2000 lat temu postanowił sam zejść na ziemię w ciele człowieka. Oddać swoje życie za ciebie i za mnie. Z miłości do ciebie, aby cię uratować. Aby cię uratować, aby cię odkupić. Jego wolą jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Boga musisz wybrać, kiedy żyjesz tutaj. Nie ma, ja kiedyś myślałem, że ponieważ byłem zawsze uczciwym człowiekiem, miałem bardzo dobrą opinię. Mówiłem, jeśli w ogóle Bóg istnieje, posadzi mi kiedyś na kolanie, powiem Michałku, 90% było dobrych rzeczy, 10% złych. Bilans masz dodatni, idziesz do nieba. To są bzdury. Zbawienie jest z łaski za darmo. Aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków. Nie z uczynków. Blisko ciebie jest Słowo. Jeśli w swoim sercu uwierzysz, że Jezus to Bóg, że poszedł na krzyż za ciebie, możesz tego nie rozumieć intelektualnie, tak jak ja nie rozumiałem, jako wykształcony prawnik. Ale kiedy uwierzyłem w to, powiedziałem, Jezu, ja wierzę, że jesteś Bogiem, wierzę, że poszedłeś za mnie na krzyż, wierzę, że zmartwychwstałeś i siedzisz teraz po prawicy Ojca, przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać, nie chcę ściemniać. Tak jak ściemniałem przy żonie, przy wspólnikach, przy znajomych, udając twardziela, ale ty wiesz, kiedy kładziesz się spać, ty wiesz, kiedy jesteś sam na sam, wiesz, czego się boisz. I ja ci mówię teraz, 2000 lat temu Jezus Chrystus pokonał diabła, rozbroił nadziemskie władze zwierzchności i panowania. On go ośmieszył. Jest pytanie, co robisz z tym dzisiaj? Przyjaciele, z Królestwem Bożym jest jak z tymi tramwajami. Jest tramwaj życia i tramwaj śmierci. Ten tramwaj śmierci, on zazwyczaj jest ładnie opakowany. Świat go tak podaje. Mówi, wsiądź do mnie, a dojedziesz, będziesz miał wszystko. Ja nim jeździłem. Ale przyjaciele, jest tramwaj życia. Jest tramwaj życia. Wybierz Jezusa. Wybierz Jezusa, abyś żył. Wybierz Jezusa. 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jeśli dzisiaj zaprosisz Go do swojego życia, jeśli powiesz, Jezu, ja nie rozumiem, co mówił ten człowiek, ale jeśli Ty żyjesz, jeśli jesteś prawdziwym Bogiem, przyjdź do mnie. Chcę Cię poznać osobiście. Jeśli dzisiaj się z Nim spotkasz, jeszcze dzisiaj się z Nim spotkasz, pytanie, czego chcesz, to pytanie dotyczy każdego z Was, do którego tramwaju się dacie, który tramwaj życia wybierasz, czy wybierasz system tego świata, czy będziesz nadal chodził zgarbiony, zmęczony i wystraszony, czy bierzesz to, co Jezus zapewnił Ci na krzyżu. Każdy z Was, który teraz słyszy te słowa, podejmujecie decyzję w swoim sercu, albo odwracacie się tyłkiem do tego, albo idziecie za życiem, które niosą te słowa. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale te słowa, które słyszycie teraz, one trwać będą na wieki i te słowa będą cię sądzić. 2000 lat temu Bóg zrobił dla ciebie wszystko. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga na człowieka. Ostatnią odpowiedzią. W Jezusie Chrystusie każdy człowiek dostał wszystko, co jest mu potrzebne do życia i do pobożności. Ale ty podejmujesz decyzję. Potężny Bóg zostawił ci wolną wolę. Zostawił ci wolną wolę. Powiedział, wybieraj. Wybieraj jak chcesz. Wybieraj jak chcesz żyć tutaj. I co chcesz, żeby było później. Masz prawo zostać obywatelem nieba dzisiaj. Nie dzięki temu, czy jesteś dobry, czy zły. Bo twoja sprawiedliwość, ludzka sprawiedliwość w oczach Boga jest jak splugawiona szmata. Ale dzięki temu, że Jezus dla ciebie to wywalczył, to On zapewnił ci obywatelstwo niebiańskie pod warunkiem, że Go zechcesz, pod warunkiem, że zaprosisz Go do swojego życia. Tak jak ja, 6 lat temu, nie rozumiejąc nic, powiedziałem, Jezu, wiem, że potrzebuję Ciebie.
potrzebuję Ciebie, przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj. Chcę Cię spotkać osobiście. 6 lat temu narodziłem się na nowo. Każda prawdziwa dziedzina mojego życia, każda prawdziwa, została podniesiona przez Boga. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, byłem przedsiębiorcą, jestem przedsiębiorcą, ale jestem skuteczniejszym przedsiębiorcą. Kiedyś moją żonę kochałem tylko sentymentalnie. Tak naprawdę byłem skoncentrowany na sobie. Dzisiaj potrafię kochać i jestem kochany. Dzisiaj niczego się nie boję. Jestem zaakceptowany. Pytanie, czego chcesz? Czego chcesz? Czego chcesz? Każdego dnia dokonujesz wyboru. Stajesz przed tymi drzwiami, jak tutaj pod Politechniką. I ty wybierasz drzwi, przez które wchodzisz. Możesz wybrać drzwi prawdy i drzwi życia. Ale możesz podążać w kłamstwie, w systemie tego świata. Ale Jezus powiedział, moje jarzmo jest lekkie. Dokładnie, Jacy. Kochani, te słowa Jezusa, które skierował 2000 lat temu do swoich uczniów, kiedy chodził po ziemi. Czego chcesz? Czego chcesz w swoim życiu? Możesz zwyciężać. Możesz niszczyć dzieła diabła. Możesz być bezpieczny i zaakceptowany, tak jak teraz. A możesz z tego szydzić nadal. Kiedy usłyszałem słowa Ewangelii, kompletnie nie rozumiałem ich intelektualnie, ale wiedziałem, że niosą życie. Słowo Boże mówi tak. Dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Jezus powiedział, kładę przed Tobą życie albo śmierć. Rozumiesz? Nie dobro albo zło, to nie jest zabawa. To nie są popierdółki. To nie jest chodzenie do kościoła. To nie jest święcenie jajek, choinka i inne bzdety. Chodzi o życie. Wybierz życie, abyś żył. Teraz się śmiejesz, udajesz twardziela, przechodzisz na drugą stronę ulicy, ale wieczorem płaczesz w poduszkę i mówisz, nie wiem, co będzie za miesiąc, nie wiem, co będzie za pół roku. Latasz do psychiatrów, do psychoanalityków. Wydaje ci się to normalne, że tak jest. Nie musi tak być. Rozumiesz? 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła potężna wymiana. Potężna wymiana. Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc. Czy wiecie, że jeśli ktokolwiek dzisiaj choruje, to albo dlatego, że tego o tym nie wiedział, albo że chce. Ale możecie nas wystawić na próbę. Nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam opowiadać. 6 lat temu, kiedy narodziłem się na nowo, Święty Boży Duch zamieszkał we mnie. Jeśli ktoś z was jest chory, może masz nieuleczalną chorobę, może masz raka, wystaw mnie na próbę. Jeśli chcesz, odejść stąd zdrowy. Położę na tobie moje święte ręce. Nakażę chorobie odejść. I odejdziesz zdrowy. Pytanie, czego chcesz? Czego chcesz? Na krzyżu Golgoty Jezus wziął na siebie wszelkie przekleństwo, abyś miał dostęp do błogosławieństwa. Nie musisz być biedny, nie musisz chorować, nie musisz mieć depresji. Ty decydujesz. Dzisiaj ty decydujesz. Ty decydujesz. Powtórzę jeszcze raz. Kładę przed tobą życie albo śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, zapraszamy.